Dzień doberek. Witam się z wami bardzo gorąco i serdecznie. I kontynuujemy sobie vloga. Wczoraj się nie odzywałam. Odzywam się do was w dzień tygodnia. Co za dzisiaj mamy? Poniedziałek, wtorek. Trzeci. Dzisiaj jest trzeci. Chyba wtorek. Albo nie, środa, bo jutro lecę. To środa. Sorry. Wczoraj był wtorek, był pierwszy dzień, kiedy miałam taki wolny, ale nic nie mogłam wam nagrać, bo cały czas byłam w biegu. Później się jeszcze spotkałam właśnie z moją psiapsiłą. Także też nic nie nagrywałam, stawiałam wam tylko coś na Instagrama. A dzisiaj jest ostatni dzień, właśnie byliśmy na cmentarzu. Boże, misiu. Byliśmy odwiedzić właśnie dziadków, wujka, pogadać w myślach, poopowiadać im co u nas. No i teraz ja z misiem lecimy w stronę miasta, więc jak coś gdzieś będzie, będę przechodzić koło Parsenty, czy jakkolwiek, to oczywiście wam pokażę. I co? I taki pobyt, słuchajcie, dwudniowy to jest taki jak nie pobyt. W ogóle nie czuję, że tutaj jestem. Pogodę trafiliśmy średnią, dlatego że były upały, a w dzień naszego przelotu, słuchajcie, padał strasznie deszcz. Dzisiaj od rana była dokładnie ta sama sytuacja. Wczoraj też lało padało, tak przelotnie oczywiście. No a dzisiaj jest słońce, ale za to widzicie, wieje. Strasznie wieje. No ten wiatr jest po prostu nie do wytrzymania. Także my idziemy sobie spacerkiem w stronę miasta i jak będę gdzieś w centrum bliżej i będzie coś tam do pokazania, to wam oczywiście pokażę, a póki co życzę wam przemiłego dzionka. No i hajo, hajo, my jesteśmy po bardzo małym shoppingu w Chińczyku, moim ulubionym zresztą. I teraz doszliśmy spacerkiem do miasta i właśnie chcę wam pokazać. Mamy Parsentę, rzekę Parsentę. Tam z tamtej strony się kiedyś chodziło na działki. Zawsze tam chodziłam do świętej pamięci wujka i cioci, która jeszcze żyje, na działkę. A tutaj wiem, że wynajmują właśnie kajaki. Tam nawet zresztą stoją. Spływy kajakowe. I kiedyś tutaj zresztą już wam też opowiadałam, że no właśnie pływałam kajakiem. A tam widać było katedrę. Tam dalej się idzie do portu jachtowego. No i nasza Parsenta. I tutaj zaraz będziemy wchodzić właśnie w starówkę. Także takie widoki. Bardzo proszę, i z drugiej strony też Parsenta. I wieje wiatr, pewnie jak tam życie pochodzimy. Nie słychać. O, no i będziemy szli właśnie na starówkę. Także pokażę wam co nieco na starówce. Zostawiam już, tak. Zostawiasz? No i my jesteśmy już na starówce. Bardzo proszę. Ja sam trochę ponagrywam, po prostu żebyście sobie pooglądali, nie będę wam tutaj dupki zawracać i gadać. Bardzo proszę. Mamy Hosso. Patrzcie. Galeria Hosso. Chińskim. Pokaż co mama kupiła. Kostkę Rubika. I potem tak pomieszałem. Kostkę Rubika. Takie trudne, że tylko mam, żeby żółte. A coś tu się stało, bo jedzie ambulans. Albo kogoś zabierali, albo coś. Smutna sprawa. Idziemy usiąść, bo nie chcesz wstać. Tak, idziemy usiąść. Patrz, pan piesek jest. A my idziemy dalej. I tu jest nasza ulubiona pizzeria, czyli Kala. I teraz się zastanawiamy, czy znajdziemy miejsce tutaj. Chodź, zobaczmy, tam jest stolik chyba wolny. No, wejdź do środka. Wchodzimy, no, i sprawdzimy. Idziemy zobaczyć, czy jest wolne miejsce, ale chyba jest. Chyba jest. No i siadamy. I siadamy. I będziemy iść zażerać. No i okidoki. Jesteśmy, słuchajcie, już właśnie w Kala, tak jak sobie siedliśmy. I się nam pomylili i dali nam dużą zamiast średniej. Patrzcie, jak ona jest duża, ta duża. Gracjan ułożył Snake'a. Snake to jest Snake. Ja piję sobie. Leszka, Leszka, Gracjan ma Snake'a i mamy... Bardzo dziękuję. I co mamy? I mamy farmerską na pół z Gracjan chciał. A ty masz salami, czemu ty masz salami? Nie, ty masz salami. A, to moje, dobra. Dobra, o, wow. Się obraca się. No, także generalnie mamy farmerską, czyli moją ulubioną z jajkiem. Na pół synek chciał Reginę, czyli to była ser, szynka... Pieczarki. I pieczarki.
Tak. I mamy sosy oczywiście, czosnkowe i ketchup. Także jeżeli jesteście w trakcie posiłku, to ja Wam życzę smacznego. I mamy ogromniastą pizzę. Fajna? Co? Pizza. Aha. Aha. No i okidoki, jesteśmy znowu po następnym małym shoppingu, ale no niestety w sklepach Wam nagrywać nie mogę. Na Starówce już byliśmy i weszliśmy, więc też nie bardzo dograłam, bo tak naprawdę to szybciutko bardzo dużo ludzi, więc nawet nie wyciągałam telefonu. No i teraz idziemy sobie, zmierzamy od strony miasta, czyli tutaj Starówki. Bardzo proszę i idziemy. Tutaj jest kino, kino Wybrzeże. Co grają w kinie? Patrz, co grają w kinie. Tego psa, tego zwierzaki, coś tam. Zwierzaki. No? Nie, to nie jest Pets at Home. Nie, to nie jest Pets at Home. Nie, zwierzaki. No właśnie. Czyli? Ja nie widzę stąd, czekaj. Coś tam zwierzaków domowych. No, także taka sytuacja. Coś tam zwierzaków domowych. O, życie, właśnie. No właśnie, sekretne życie zwierzaków domowych. No to czyli nie pets at home. No, a my teraz jeszcze zmierzamy, słuchajcie, jeszcze do jednego Chińczyka, dlatego że szukam jednej rzeczy za wzięcie. I akurat tutaj będziemy sobie wchodzić. Tutaj mamy kolejny pasaż przy Parsencie. Zresztą tutaj obok jest Parsenta i będziemy spadowywać do domu, dlatego że już muszę się... Tak, tu idziemy właśnie. Dlatego że muszę się już zaraz niedługo pakować. Bo przyjedzie mój braciszek i co? No i posiedzimy, pogadamy. I prawda jest taka, że wyjazd mam o 5 rano. Także powiedzmy sobie szczerze, że będę na pewno zmęczona. Także idziemy. Tutaj mamy właśnie Parsentę. Parsentę. Fryzjer Mariusz Michalik. Nie znam typa. Nie znam typa. O, Parsenta, Parsenta. No i chyba... Chodź, kochanie. O, jesteśmy nad Parsentem. Tu dokładnie. I tutaj kiedyś, gdzie właśnie teraz Chińczyk, były najfajniejsze balety po prostu ever. Jeszcze za moich czasów. Dokładnie tu właśnie na dole. Także idziemy do Chińczyka i odezwę się później. No i hajo, hajo, my już właśnie będziemy wracać, słuchajcie. I idziemy sobie tutaj. Bardzo proszę, od tej strony właśnie. Miasta, tutaj mamy Starówkę, o, z tamtej strony, tu mamy szkołę, tak zwany ekonom kiedyś, czyli liceum, zespół szkół ekonomicznych chyba to było, czy już nie pamiętam, czyli liceum ekonomiczne i tak zwane szczęki, słynne szczęki, czyli fontanna. Misiaczku, nie rzucaj tu. No, także tak to wygląda. A my idziemy teraz na przystanek, jedziemy już do domku, także odezwę się już, myślę, że do Was z domu. Mieliśmy iść na molo, ale niestety już jest, no, po pierwsze jest za późno, po drugie tak naprawdę już za chwilę Paweł będzie i jeszcze jestem niespakowana. Także jeszcze się muszę spakować. Idziemy tutaj koło policji, widzę, że akurat właśnie ktoś stoi. Chodź, bo są ludzie na przystanku, misiu. To będzie jakiś autobus, chodź rybko. Także popitalamy szybko. Fajnie zrobili, widzę ten, trochę wody dla ochłody, czyli nie wiem, czy to z tego coś tam kurde podaleciało, czy jak? Czy nie mam pojęcia, czy jakaś impreza była i tam rozdawali ciul wie. W każdym razie my już wracamy i odezwę się do Was niebawem. Chodź, łobuzie! Nie idź, idź, bo sama do autobusu nie wsiądę, chodź! Chodź! Thank you.
już w czwartek. Mój pobyt oczywiście w Polsce w Kołobrzegu dobiegł końca. Jak widzicie, jestem właśnie w Berlinie na lotnisku. Czekajcie, pokażę wam z drugiej strony. Nie wiem co widać, bo oczywiście na ziemi słońce. Pogoda jest naprawdę spoko. No i oczywiście musieliby myśleć, że gate, do którego po prostu muszę zmierzać, to jest numer 43. I nie ukrywam, że jestem chyba, nie wiem, na końcu świata. Także ja już jestem po jednej odprawie, po drugiej odprawie i zmierzam teraz już w tą ostatnią kolejkę, gdzie już właśnie będziemy czekać na samolot. No i co? Mam nadzieję, że taki krótki vlog też wam się spodoba. Jakoś wam go połączę, nie wiem, pewnie, nie wiem ile czasu nagrywałam, ale połączę wam jakoś wszystko do kupy, tak żeby było dobrze. No i co? Odezwę się teraz już myślę, że z domu i zacznę nagrywać wam domowy jakiś vlog. Także ja zmierzam do bramki numer 43. I co? Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia. Buziaki. Bye. Start und Landung, also Laptops.